Uczestniczyłem kiedyś w rekolekcjach, które głosili dwaj nasi bracia. Jeden z nich opowiadał, że przed tymi rekolekcjami jechał pociągiem i zastanawiał się nad tym, co ja mam wam powiedzieć. I prosił Ducha Świętego o to, żeby mu pomógł przygotować do tych rekolekcji, żeby natknął go i żeby mu wskazał, co on ma powiedzieć, tym ludziom, do których będzie głosił. I wtedy włączył się drugi brat, który mówi: Ja miałem podobnie, ale nie tak samo, bo ja prosiłem Pana Boga o to, żeby mi powiedział, wskazał, co Wy potrzebujecie usłyszeć. Co Wy potrzebujecie usłyszeć. Wydaje się, że to są bardzo, bardzo podobne perspektywy, ale jednak są. Są, różnego, yy, są, są różnice pomiędzy nimi. I proszę zobaczyć, że to, co Eliasz chce nam powiedzieć, prorok Eliasz chce nam powiedzieć, w tym fragmencie i w tej scenie, która jest troszeczkę przed tym dzisiejszym fragmentem, to jest taka postawa i takie słowa: Nie udało mi się. Nie udało mi się przekonać Ahaba jestem do niczego. Zabierz, Boże, zabierz mi życie. Eliasz kładzie się pod drzewem. I on, to Eliasz, to Eliasz ma nam do powiedzenia, a to Eliasz mówi Bogu: Nie udało mi się. Nie udało mi się. Ale w tym fragmencie jest również pokazane, co Eliasz potrzebuje usłyszeć, bo Bóg przychodzi do niego w łagodnym powiewie nie w gwałtownej wichurze ale w łagodnym powiewie Nie opuściłem cię. Nie opuściłem cię. Tak jakby ten łagodny powiew był takim, takim dopowiedzeniem Pana Boga: Nie chodzi mi o spektakularne rzeczy. Odpocznij. Odpocznij w tym lekkim powiewie. Nabierz sił. Jest przed Tobą jeszcze droga. Nic się nie kończy. Nic się nie kończy. Myślę, że czasami skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co my chcemy też Panu Bogu powiedzieć, ale jest też Cała dobra nowina, piękna dobra nowina, czyli to, co Bóg chce nam powiedzieć i co my potrzebujemy usłyszeć. I myślę, że bez względu na to, gdzie w życiu byśmy dzisiaj nie byli, to Pan Bóg chce każdemu z nas powiedzieć, że w tym łagodnym powiewie przychodzę, przychodzę nie tylko do Eliasza, ale do Ciebie. Nie opuściłem Cię, jestem przy Tobie, przed Tobą jest jeszcze droga. Kiedy myślimy o czystości, nieczystości, kiedy robimy sobie rachunek sumienia, kiedy się z niej spowiadamy, to bardzo łatwo wpaść w taki kanał technikaliów, już grzech, czy jeszcze nie jest grzech. Natomiast, chociaż oczywiście grzeszymy w sposób bardzo konkretny, i można całą, technika, całą technikalia tego opisać, to pytanie, co jest sednem grzechu? A sednem grzechu nieczystości. Jest traktowanie drugiego człowieka jako rzeczy. Jest chęć posiadania, zawłaszczenia, wzięcia kogoś dla siebie. To może, mieć, to może nie mieć nic wspólnego z seksem. To może mieć miejsce między przyjaciółmi, to może mieć miejsce między małżonkami. To może być domena zakonnika, zakonnicy, księdza, każdego. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do zrobienia z rachunku sumienia, z miłości, z tego, gdzie jest moje serce. Czy jestem gotowy przyjąć drugą osobę? Czy chcę ją posiadać? Jak traktuję drugiego człowieka? Zabić można na wiele sposobów, skrzywdzić drugiego człowieka nieczystością naszego spojrzenia. Słów, gestów, czynów, również na wiele sposobów. Wsparcie naszych patronów pozwala nam na głoszenie Ewangelii w internecie, również przez to nagranie. Dziękujemy.